Dwie dynamicznie rozwijające się branże postanowiły spotkać się w połowie drogi i stworzyć coś nowego. Nadchodzi era muzyki tworzonej przez trenerów fitness. Tak donosi The Wall Street Journal. Fitness już dawno przestał być zwykłym fitnessem. Łączy elementy samby, zumby, tańca nowoczesnego. Okazuje się, że nawet trening spinningowy na rowerze wymaga określonego podkładu muzycznego. Kluby muzyczne zaczęły tworzyć swoje własne playlisty, a trenerzy komponować i miksować. Trenerzy fitness stali się nowymi DJ-ami naszych czasów. Na pewno muzyka pomaga przy ćwiczeniach i stymuluje do większego wysiłku, ale lekarze też ostrzegają, że zbyt głośna może uszkodzić błony bębenkowe. Dlatego niektóre kluby swoim klientom bezpłatnie rozdają zatyczki do uszu.